Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda. Zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała przyjemna, pogodna, wyśmienita aura, było ciepło. Termometry w południe w regionie wskazywały 19 stopni na południu, 20 w centrum i na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca niebo bezchmurne lub z małym zachmurzeniem, noc spokojna i bez opadów. Na termometrach odczytamy 9 stopni w Kłobucku, w Lublińcu, w Myszkowie, w Zawierciu, 10 stopni wskażą termometry w Częstochowie. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 7 stopni w Tychach, 8 w Katowicach, Sosnowcu, 9 w Raciborzu, w Rybniku, 10 w Gliwicach, Tarnowskich Górach. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj odrobinę chłodniej, termometry wskażą w Żywcu 5 stopni, w Bielsku Białej 6 i 8 w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 985 hektopaskali. Na północy dzień z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym, będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów oraz ciepło, bo termometry wskażą 23 stopnie w Kłobucku i w Lublińcu, 24 w Myszkowie, w Zawierciu i 25 w Częstochowie. Również przyjemnie, słonecznie i ciepło w centrum. Na termometrach 24 stopnie w Tychach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, 25 stopni w Katowicach, Sosnowcu, w Raciborzu i w Rybniku. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj także nie zabraknie solidnej dawki promieni słonecznych, pogodnego nieba, błękitnego nieba, na którym pojawią się chmury, ale w umiarkowanej i małej ilości, będą tylko jego ozdobą. Na termometrach 22 stopnie w Żywcu, 23 w Bielsku Białej i 25 w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W piątek 23 stopnie na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, dzień dość pogodny, słoneczny, bez opadów. W sobotę chłodniej odrobinę, na termometrach odczytamy 18 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, również nie zabraknie słońca i tu także nie spodziewamy się opadów. I w piątek i w sobotę będzie towarzyszyć nam silny, porywisty wiatr. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Kolor żółty zastąpi nam na naszej ekomapie kolor zielony, a to oznacza, że wszyscy jutro bez wyjątku będziemy oddychać powietrzem umiarkowanej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.